Zwierzęta w podobny sposób jak ludzie uzależniają się od alkoholu. W latach 50. ubiegłego stulecia wykryto bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, drażniąc przy pomocy elektrod niektóre struktury mózgu u zwierząt, neurofizjolodzy stwierdzili, że to drażnienie elektryczne musi stwarzać zwierzętom przyjemność. W latach 50. fizjolodzy amerykańscy Olds i Milner prowadzili badania, które miały na celu poprawić pamięć. Usiłowano poprawić pamięć, wprowadzając tzw. tworu siatkowatego, czyli takiej aktywującej części pnia mózgu, elektrody, i tam drażniono tą część mózgu prądem elektrycznym. Ale zrobiono kilka błędów przy prowadzaniu elektrod. Te elektrody powędrowały w nieco inne części mózgu i okazało się, że zwierzęta zaczęły wyraźnie odczuwać to przyjemnie. Rozglądały się, odczuwały wyraźne zainteresowanie tym drażnieniem i bardzo chętnie ponawiały to drażnienie, jeżeli tylko było można. Stworzono taki system zwany samodrażnienia, intracranial self-stimulation, samodrażnienie elektryczne mózgu, gdzie zwierzę, naciskając na przycisk, taką dźwignię, może zamknąć obieg prądu i drażnić sobie mózg przed wprowadzaną elektrodę. W tej sytuacji szczur czy pies, inne zwierzę, bardzo chętnie przebywają przy tej dźwigni, naciskając ją, często wielokrotnie, często poświęcając większość czasu w ciągu dnia na samodrażnienie. W ten sposób wykryto układ nagrody. Wiadomo obecnie w dużej mierze, chociaż jeszcze nie wszystko jest tutaj wiadome, jakie części mózgu ten układ nagrody reprezentują, jakie neuroprzekaźnikowe substancje tam występują i są z tym układem nagrody związane. Układ nagrody łączy tutaj kilka struktur. W pniu mózgu, tzw. ventral tegmental area, czyli obszar brzusznej nakrywki śródmózgowia. Tu mieszczą się komórki wytwarzające dopaminę, które dają projekcję włókna osiowe, tzw. aksony, do struktur przodomózgowia, do kory czołowej i przedczołowej. Tu, gdzie się mieszczą bardzo ważne ośrodki motywacyjne, oraz do struktur tzw. układu limbicznego, brzusznego, gdzie w dużej mierze mieszczą się struktury kierującymi naszymi emocjami. I ten układ to jest głównym systemem, główną drogą w ramach tego systemu nagradzającego, układu nagrody. I środki uzależniające działają na ten układ nagrody poprzez różne swoje systemy własne, na które działają, receptorowe i neuroprzekaźnikowe. Opioidy, takie jak morfina, czy kodeina, czy pantopon, czy inne, działają poprzez heroina, poprzez tzw. receptory opioidowe, komórkowe, które były jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia wykryte. Alkohol także działa. Jest ciekawe, że alkohol jest bardzo prosta substancja, o prostej budowie chemicznej, która łatwo wnika do komórek i na obwodzie i w mózgu. Ona również może działać na niektóre receptory dla neuroprzekaźników. Alkohol działa na różne systemy receptorowe, przede wszystkim na tzw. receptory jonowe. Takie proste receptory, które tkwią w błonach komórkowych, takie kanały właściwie jonowe, obudowane różnymi podjednostkami białkowymi. I alkohol działa tutaj na takie receptory jak receptor dla GABA, kwasu gamma-aminomasłowego. GABA to jest taki przekaźnik hamujący, bardzo potężny, dzięki niemu następuje pewna równowaga między procesami pobudzenia i hamowania w mózgu. Ale także i na receptory pobudzające działa alkohol. Tak zwane receptory dla aminokwasów pobudzających, receptor NMDA dla kwasu glutaminowego. Inne związki uzależniające, takie jak psychostymulanty, amfetamina, kodeina, też działają na dopaminę w różnych mechanizmach, czy pobudzając bezpośrednio przez uwalnianie z neuronów tego przekaźnika, czy w inny sposób zwiększając jego stężenie w synapsach, czyli w tych szczelinach pomiędzy poszczególnymi neuronami. Rola dopaminy w układzie nagrody i w uzależnieniach wydaje się bardzo istotna. Możemy powiedzieć jedno. Wszystkie niemal środki uzależniające
te silne uwalniają dopaminę z neuronów i zwiększają działanie dopaminy w mózgu. W ten sam sposób, zresztą, co jest ciekawe, działają również inne nagrody, tak zwane nagrody naturalne. Na przykład atrakcyjny pokarm, czego również mogą, czy bodźce seksualne, przyjemne, też mogą uwalniać dopaminę. Niektórzy badacze wykazują, że jednak te substancje uzależniające w silniejszy sposób uwalniają dopaminę i mało to. Przy powtarzaniu ich działania nie wytwarza się tolerancja na uwalnianie dopaminy. Jeżeli bodźce naturalne się powtarzają, wtedy ten efekt dopaminy jest coraz słabszy. Następuje tolerancja. W miejsce tolerancji przy wielu środkach uzależniających może rozwinąć się tak zwana sensytyzacja, czyli każda następna dawka może wywołać silniejszy efekt. Problem sensytyzacji wciąż jest badany, dlatego że on jest jednym z tych niepokojących mechanizmów, które mogą leżeć tutaj u podstaw uzależnień, czy mogą być uzależnieniami powiązane. Nasz zespół, którym kieruję, uważa, że w dużej mierze problemem związanym z uzależnieniami jest możliwość taka, że nasze popędy, a więc te motywacje, które kierują nas w kierunku odpowiednich bodźców, nie są odpowiednio wysycane, nie są zaspokajane. I defekt zaspokojenia naszego popędu, a tego związanego właśnie z poszukiwaniem narkotyku, jest jedną z przyczyn uzależnienia. Czyli popęd zostaje niezaspokojony. I to niezaspokojenie popędu powoduje ciągłe napędzanie poszukiwania kontaktu z narkotykiem. Silne substancje uzależniające, takie jak amfetamina czy morfina, jeżeli stworzyć specjalny system doświadczalny, zwierzęta chętnie wstrzykują sobie, nawet do mózgu, te małe ilości substancji uzależniającej. To tak zwane samopodawanie, self-administration. Samopodawaniem my się również zajmujemy i jest to bardzo precyzyjna metoda, taka behawioralna, która polega na tym, że zwierzęta instrumentalnie mogą wstrzykiwać sobie, oczywiście jest to cały system obudowany komputerowo również specjalnymi programami, wstrzykiwać sobie mogą do żyły kokainę czy morfinę i w podobny sposób, jak to omówione przeze mnie uprzednio, samodrażnienie mózgu, ten mechanizm działa, czyli zwierzę cały czas przebywa przy dźwigni, którą naciska, żeby wstrzyknąć sobie kolejną porcję narkotyku. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy mechanizm, który związany jest tutaj z potężnymi związkami takimi jak amfetamina czy kokaina. Nie tylko dopamina sama przez się jest podłożem ich działania uzależniającego. Okazało się, że te związki, takie jak amfetamina i kokaina, ale i również wiele innych podobnych związków, nasilają syntezę w mózgu pewnych peptydów. One działają poprzez bardzo złożony układ wtórnych przekaźników, tak zwany układ cyklicznego AMP, czyli cyklicznego adenozyno-monofosforanu, który jest tak zwanym wtórnym przekaźnikiem komórkowym. Mówiłem już o receptorach błonowych, które jeżeli są pobudzone przez przekaźnik czy jakąś inną substancję, powodują to, że uruchamiają się procesy wewnątrz komórki, wewnątrzkomórkowe. Uruchamiają się wtedy tak zwane wtórne przekaźniki komórkowe. Nazywamy je second messenger, wtórny przekaźnik, wtórny informator komórkowy. Jednym z takich wtórnych przekaźników jest układ cyklazy adenylowej i cykliczny AMP, czyli cykliczny adenozyno-monofosforan, są nukleotydy cykliczne, które z kolei pobudzają całe układy dalszych enzymów zwane kinazami. Kinazy powodują procesy fosforylacji białek, bardzo ważny proces życiowy. Bez tego procesu bardzo wiele czynności komórek byłoby nie do pomyślenia, niezrealizowanych. Poprzez ten układ właśnie kokaina i morfina aktywują ten układ i następnie aktywują czynnik transkrypcyjny, który działa na genom, który działa na DNA i powoduje nasilenie syntezy peptydów, które mają właśnie działanie zbliżone do działania uzależniającego. One noszą nazwę peptydów CART, czyli kokain, amfetamin,
related transcript, czyli taki transkrypt, który jest związany właśnie z tymi środkami uzależniającymi. Jakież to są potężne związki, które poprzez system naszego genomu, układów transkrypcyjnych, mogą wpływać na produkowanie peptydów. To są związkami naturalnymi, one występują w organizmie, ale które w nadmiarze mogą także prowadzić do zachwiania naszej motywacji. To są właśnie te peptydy CART, które gromadzą się w części mózgu zwane podwzgórzem, hipotalamus. One z kolei nasilają aktywność komórek dopaminergicznych właśnie w tej strukturze układu nagrody. Aktywują układ nagrody. Jest to jeden z ciekawszych, niedawno wykrytych elementów działania bardzo silnych związków, takimi jak są środki psychostymulujące, psychostymulanty. Bardzo ciekawym modelem, który również my badamy w zakładzie, są wyselekcjonowane genetycznie linie zwierząt. Można poprzez odpowiedni dobór tak wyselekcjonować zwierzęta, że uzyskamy linie zwierząt, które piją znacznie więcej spontanicznej i chętniej alkoholu niż zwierzęta nieselekcjonowane. Zwierzęta raczej unikają alkoholu. Małpy w ogóle, prawda, na alkohol działa awersyjnie i bardzo trudno jest zmusić do picia alkoholu. Łatwiej już mysy i szczury. A są takie zwierzęta jak jeże, które bardzo chętnie same piją alkohol. Jeż uzależnia się chętnie od alkoholu. Myszy i szczury można uzależnić od alkoholu poprzez różne sposoby. Oczywiście można je przymusić początkowo do picia alkoholu, potem one już łatwiej będą piły po takiej łagodnej perswazji, ale poprzez selekcjonowanie przez wiele pokoleń można uzyskać grupę zwierząt, które będą chętniej piły alkohol niż inne zwierzęta. Co to są linie selekcjonowane, linie genetyczne wysoko preferujące alkohol. Takich linii jest kilka na świecie obecnie. Głód to jest z jednej strony pamiętanie przyjemnej nagrody, więc pamięć o tym, ale również pamięć abstynencji i pamięć procesów przeciwstawnych, a więc negatywnych procesów, które mogą być powiązane. Głód ma zatem i podłoże przyjemne, a więc dążenie do ponawiania przyjemności i lęk przed procesami negatywnymi, które mogą mieć miejsce, jeżeli tej przyjemności nie będzie. Na zakończenie powiem o jeszcze jednej rzeczy, że jeżeli spodziewana nagroda, to wykazano doświadczalnie, bardzo ciekawe badania były nad dopaminą, którą wrócę. Jeżeli spodziewana nagroda się nie pojawi, wtedy normalnie nagroda, która daje uwalnianie dopaminy, w tej sytuacji uwalnianie dopaminy maleje. Funkcja układu dopaminergicznego zmniejsza się. Odpowiada to w kategoriach psychologicznych obniżonemu nastrojowi, dysforii, uczuciu lęku, niepokoju, a więc konieczności kompensowania tego. To jest między innymi także bardzo ważny czynnik uzależniający. A więc co jest tutaj ważne? Nagroda sama przez się, wzmocnienie, które ona przynosi, czy motywacja? Wszystko razem zaczyna tworzyć pewien łańcuch procesów sprzężonych z sobą, jedne napędzające drugie, które doprowadzają do zaburzenia procesów motywacyjnych i do choroby nawrotowej, utrwalonej, ciężkiej choroby, jakim jest uzależnienie, drug dependence, zwana również addiction, addykcja, ale uzależnienie. Jest to problem, którym walczą i farmakolodzy, i fizjolodzy, neurofizjolodzy, biochemicy, neurochemicy, psycholodzy kliniczni, psychiatrzy, wszyscy oni wspólnie dążą do poznania tych procesów i stworzenia jak najlepszej możliwości leczenia. Czy farmakoterapia może tu pomóc? Terapia musi być złożona. Terapia behawioralna, psychologiczna i często musimy sobie pomagać lekami. Ostatnie dziesięciolecie przyniosły duży postęp w leczeniu uzależnień. Morfinizm czy heroinizm możemy w dużym stopniu kontrolować podawaniem środków zastępujących bardzo silny narkotyk. Ale jest to pyrrusowe zwycięstwo, trochę połowicze, dlatego że żeby podać środek kompensujący, musimy podać inny narkotyk. Morfinę zastępuje się metadonem, tak zwana kuracja metadonowa. Metadon możemy podawać doustnie,
Morfinista wtedy nie wstrzykuje sobie w żyłę, nie naraża się na HIV, zakażenie wirusem, retrowirusem HIV, ale też otrzymuje narkotyk. Otrzymuje go od terapeuty, od lekarza prowadzącego. Wtedy on jest bardziej kontrolowany. Czy uda się wycofać z tego? To są dalsze badania. Stosuje się dalsze środki, takie jak buprenorfina, która jest agoantagonistą morfiny, która nie tylko jest pobudza, ale również i hamuje. Czy uda się uzyskać lepsze metody? Trudno powiedzieć. A jak z alkoholem? Są środki, które hamują to przyjemnościowe, nagradzające działanie alkoholu. To wzmacniające, to wzmocnienie pozytywne. Takim środkiem jest antagonista receptorów opioidowych naltrekson. Alkohol bowiem, jak już mówiłem, uwalnia dopaminę, ale on działa bardzo wielokierunkowo. Jego działanie przyjemnościowo wzmacniające w dużej mierze łączy się z działaniem endogennych opioidów. Opioidy endogenne to są takie jakby endogenne morfiny, substancje, które wytwarzają się w mózgu, odgrywają bardzo ważną rolę fizjologiczną, ale które mogą także doprowadzać do poważnych zaburzeń w procesach zachowania i w motywacjach. Alkohol nasila funkcję opioidów, układu opioidowego, ale możemy temu przeciwdziałać, podając antagonistę receptorów opioidowych, naltrekson. Naltrekson obecnie pod nazwą Revia jest jednym z silniejszych środków, bardziej efektywnych, hamujących, uzależniające działanie alkoholu. W dużej mierze stanowi poważny postęp w leczeniu alkoholizmu. Innym takim lekiem, który zmniejsza też ten głód alkoholowy i działanie alkoholu na środkowy układ nerwowy, jest akamprozat, pochodna acetylotauryny. Też odgrywa pewną rolę, chociaż naltrekson być może jest tutaj środkiem bardziej wartościowym. Trwają dalsze poszukiwania. Łączy się różne środki, jedne z drugimi, które działają na kilka układów. Czy one przyniosą pewien postęp większy, pokaże czas. Myślę, że jesteśmy na pewnej dobrej drodze. Jeżeli będziemy łączyć badania podstawowe z badaniami klinicznymi, poszukiwaniem nowych leków, wtedy zwycięstwo nad uzależnieniami będzie szybsze. Ja wierzę w to, że kiedyś ono nastąpi, że będziemy mogli lepiej kontrolować te poważne procesy. W dużej mierze oczywiście zależy jeszcze to od edukacji społecznej, od działania systemów edukacyjnych, od dawania odpowiednich systemów zabezpieczających, od stworzenia lepszego życia, które nie prowadzi do frustracji i uzależnień z nimi związanych. A więc jest to proces bardzo poważny, zadanie nie tylko dla lekarzy, biologów, ale również dla wszystkich tych, którzy mają wpływ na życie społeczne, także polityków.